więc jaki masz plan? Znasz chyba kupca Baltrama. Jeśli nie, to najwyższy czas, byś go poznał i porozmawiał z nim. Baltram zatrudnia posłańca, który dostarcza mu towary z farmy Akila. A właściwie to zatrudniał posłańca, póki nie poderżnąłem mu gardła. Cały czas tu siedziałeś. Obecnie Baltram poszukuje kogoś na to miejsce i tu zaczyna się twoje zadanie. Ty nie użyłeś Avada Kedavra? Zatrudnisz się u Baltrama, a przesyłkę od Akila przyniesiesz do mnie. Dobra, dobra. Ja zaś sprzedam ją temu, kto zdecyduje się zapłacić. Dobra, dobra. Najwięcej. Twój miecz ci w drewno wlazł. I niech ci nie przyjdzie do głowy sprzedać przesyłkę gdzieś po drodze do mnie. Kapujesz? Kapujesz? On taki ma bardzo mocny wydźwięk na takich P i B. Pa! Pakujesz? Kapujesz? Co ja będę z tego miał? A co ja będę z tego... No dobra, 400 sztuk złota, gówno, prawda? W porządku, doskonale. Później się okazuje, że dostał mniej kasy niby od tych dostawców. I tak, tam. Wiecie co? Fejnia jest nieważna. Nawet nie pamiętam, co ona robi. Tu mamy burdel. W burdelu też jest quest. Zaraz, jaki to był quest? Żeby odzyskać chyba rzeczy u tego burdelmistrza. I Halvor... Halvor sprzedaje ryby. Hej, chcesz rybę? Kupujcie ryby! Ryby! Świeże ryby prosto z morza! Okej. Kto się spodziewał, że to... że on należy do gildii złodziei? Ja po czymś takim bym się nie spodziewał. Ryby! Świeże ryby! Teraz każdy już o tym wie. Nie świeża ryba! A właśnie, że świeża! Łup! Pist! Dead! Asterix. Co palisz, ziom? Dobra. A więc idziemy teraz do Baltrama, którego specjalnie ominąłem przed chwilą. Już z Korinth wychodzę powoli. Uzdrowię się jeszcze. Zastanawiam się, czy zgodzić się na jego układ. Can you? Możesz mnie uzdrowić. Adanosie, pobłogosław to... Żeby uaktywnić quest z Halvorem, musimy dojść do pewnej jaskini, gdzie będzie owca i list skarżący na Halvora. Halvor ma najtrudniejszego questa. Cze? Dobrze? Jestem uzbrojony. Co ty masz? Harad powiedział mi o ataku bandytów. Questa ma? Doprawdy? Obiecał udzielić mi poparcia, jeśli zrobię z nimi porządek. Aż to zrobiłem. Znaczy... Poczciwy stary Harad. Pewnie w ten sposób daje do zrozumienia, jak mu przykro, że nie może mi sprzedać żadnej broni. Co wiem na temat bandytów? I nie tylko mnie. Straż próbowała... Dobra. O, ja cię synę. Gdzie cię napadli? W pobliżu farmy Akila. Dobra, zajmę się tym. Zajmę się. Co? Ty się nie... Ile mi za to zap... Chcesz się wkupić? Nie sądzę, a... Ale ja już jestem jego czelannikiem. Pokaż mi swoje... Jestem? Nie no, jestem. Co jest? No trudno. Jaki masz miecz? O matko, ale masz syfy. Dobra. O matko, muszę iść spać zaraz. Baltram. Baltram. Szukasz prawdy. Jasne. Szukam. A o co chodzi? Mój chłopiec na posyłki nie wróciła, a czekam na dostawę od farmera Kina. Zbiera żopę u Lobarta. A ile na tym zarobię? Dam ci 50 sztuk złota. Tak. Świetnie. 400 albo 50, co wybieracie? Powiedz Akilowi, że ja cię przysłałem. Dostaniesz od niego paczkę, przynieś ją do mnie. Zastanawiam się, czy nie oszukać się na góra. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi ser poda chleb. Stary. O, stary. Współczuję. To jest ciekawe. Tu jest wejście do gildii złodziei. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Klucz zdobędziemy od lidera tej gildii. Żeby po prostu szybciej wychodzić.
Dobra. Ja już mam nauczkę, żeby nie nagrywać w nocy, bo nic nie widać na wideo. Jaka odbitka od ściany. A właśnie. Ten obraz też mnie zastanawia. W połowie miejsc w gotiku jest normalnie. Nie, w każdym chaosie prawie, że. A nie, wróć. Lepiej by było, gdyby się przymknął. No ludzie, to jest chyba 16 część. Nie wiem, dokładnie nie liczyłem. I się już wynosimy z Korinis. Wreszcie. Mam nadzieję, że zbyt nudno nie było, oglądając to wszystko. I tak nie zrobiłem wszystkich questów. Eksperymentu nie zrobiłem, Ignacego. Nie zrobiłem questu, żeby zbierać ziele dla Konstantina. Nie zrobiłem futer dla Bospera. I gildii złodziei jeszcze nie zrobiłem. No ale nie, no gildię później. Jacka nie zrobiłem. Lares. Lares zaprowadzi nas. Ej, ty! Jak dostanę się do gospodarstwa tego właściciela ziemskiego? Mogę cię tam zabrać, jeśli chcesz. I tak za długo się tu kręcę. Los. W porcie zwykle nie ma strach, ale nie mogę zaryzykować wzbudzenia ich podejrzeń. Twoja morda jest podejrzana. Muszę koniecznie porozmawiać z paladynami. Nie musisz o to pytać. A czego chcesz? Posiadają potężne amulety zwane Bokiem Kto Minosa. Opowiada takie rzeczy? Musa. I myślisz, że po prostu ci go oddadzą? No, na gwiazdkę. Nigdy nie dostaniesz się do górnego miasta. Znajdę jakiś sposób. Tak. Jasne. Jeśli chcesz się przywilać mieszkańcom, albo zostaniesz chłopcem na posyłki w straży. Dobra. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Dobra. Dobra, chodźmy. A więc ruszaj. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Okej. Pójście z Laresem jest dużo bardziej opłacalne. Bo Lares może nam wybijać wszystkie stworzenia po drodze, a i tak dostaniemy za nie expa. Gdybym sama tego nie widziała. I w ogóle w końcu przydatnie jest tak, jak nas tak wynosi, co nie? Nie, nieważne. Phew. Wow! What the fuck? What the fuck, ludzie? Co się stało? Wywaliło mnie nagle do tyłu. Lares! Stój, Mendo! A człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Belial. Stój! Stój! Kurczę! Odłóż broń! Odłóż broń! Co jest? Zbichował się? Decyzja. O, czeka, ów. Już się bałem, że mnie oleje. Chodź tu, bydlaku! No, to powodzenia. Lares nie ma szans to zginąć. W dupę dziada! W dupę dziada! Niahaha! Nie gryź! O, jaki przyksanił się! Tutaj NPC mają pewien głupi zwyczaj healowanie się za każdym razem, jak tylko stracą HP. Wyobraźcie sobie, że stracił jakąś jedną setrą, a używam potionka. A potionki ograniczone są. O, widzicie? Exp doszedł do nas, chociaż on zabił. Ja od razu mówię. Tam w głębiej trochę jest jaskinia, gdzie jest ork. Bardzo silny ork. Nie podchodzić do niego za chwilę. Tu gdzieś powinien być sztab królewski. Albo coś ważnego. Tylko nie pamiętam, gdzie to było dokładnie.